No to warsztaty o zdrowiu, środa. To jest ten dzień. Tak jest. Witamy serdecznie. Ty masz wyłączony ten mikrofon. Dobra. I tym razem żeśmy zaczęli wcześniej na TikToku. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie. Dzisiaj porozmawiamy sobie oczywiście o metodzie odchudzania braci rodzeń, o błędach, które popełniacie. Po prostu będziecie pisać, na co zwrócić uwagę i będziemy wspólnie edukować tych, którzy mogą popełnić ten błąd, jak sobie z nim poradzić. No tak, no bo te środy są po to, żeby sobie porozmawiać o zdrowiu metabolicznym, żeby was natknąć, może zainspirować, może czasami trochę zmotywować do tego, żeby zastanowić się, rozważyć, czy warto żyć długo i co to znaczy długo i zdrowo żyć, no bo naszym zdaniem to jest sposób prosty. Trzeba zacząć myśleć o tym, zdobyć wiedzę, a wiedza sprawi, że zaczniecie ograniczać węglowodany, a to jest najskuteczniejsza metoda i sposób, jaki my znamy. No i w końcu się pojawiły komentarze na Facebooku i na YouTubie. Witamy Annę, witamy Marzena. Szum za mocno słychać, czyli klimę musimy jednak wyłączyć. Dobra. Wiecie, klimatyzujemy się, no bo tutaj 30 stopni ponad, więc o, teraz powinno być zdecydowanie lepiej. 30 stopni w cieniu, ale to dobrze, bo mikrofony chyba dobrze działają. Drugi tydzień z wami, 3 kilo w dół, spokojnie, fajnie, Edyta, dopiero zaczynamy. I to jest fajne w tej metodzie, że słuchajcie, te pierwsze dni są kluczowe do takiego załapania jeszcze większej inspiracji, że słuchajcie, to działa, jest waga, część z tego będzie woda, część z tego już będzie tkanka tłuszczowa, ale będziecie zainspirowani i no, tak podekscytowani tym wszystkim. I o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi też o to, żeby zdać sobie sprawę, słuchajcie, no my tu głównie po to jesteśmy, żeby mówić wam i cały czas powtarzać spokojnie, 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 zmiana stylu życia, bo o tym tu mówimy, my nie mówimy tu o challenge'ach 90-dniowych, odchudzić można się, jasne, można się odchudzić w 90 dni ciężko, katorżniczą pracą matematyczną, czyli liczenie kalorii, tak. Ale pamiętajcie, to nie chodzi o to, żeby się odchudzić, to chodzi o to, żeby wyzdrowieć długoterminowo, bo przypominamy, że liczenie kalorii, czyli tak zwana redukcja kaloryczna, niesie za sobą ogromne ryzyko powrotu masy ciała i mówią tak badania naukowe i mówi tak fizjologia, że jak coś zaczniesz ograniczać, jeżeli zaczniesz ograniczać kalorie, twój organizm da tobie kopa w tyłek i zacznie spowalniać, tak na chłopski rozum, metabolizm, wobec tego jak tylko z czasem jedząc tą samą ilość kalorii będziesz zostawać w swoim organizmie więcej energii, no i tak będziesz stopniowo wracać, aż wrócisz do początku z naddatkiem. I witamy wszystkich, którzy są tutaj nowi, no bo przecież wiemy, że się wymieniacie, turnusy się wymieniają, jedni już zmienili życia, drudzy są w trakcie, trzeci na początku zrezygnowali, bo zmieniła się sytuacja życiowa, bo się zestresowaliście, bo zdecydowaliście, że nie teraz, że musicie się rozwinąć, musicie popełnić jeszcze wiele błędów, musicie przeanalizować swoje relacje i dopiero wrócicie za 2-3 lata, a tymczasem są nowe osoby, tak jak Katarzyna Milewski. I oczywiście was bardzo gorąco witamy. Słuchajcie, już reklamujemy grupę na Facebooku Metoda Odchudzania Bracia Rodzeń. Co prawda, grupa jest tylko dla członków BR Team, ale przyjdzie czas, kiedy w BR Team będzie więcej osób, po prostu wpuścimy więcej osób do BR Teamu. Cześć Ruda, dobry wieczór Rodzynki. Ruda mówi, że wyglądamy coraz lepiej. Dzięki i wzajemnie. Wspaniale, dziękujemy. To jest potężny komplement. Oczywiście Viola, nasze ego jest podkręcone. No i Viola, stały bywalec na naszym live. Dzięki, fajnie, że jesteście. Piechanna, dziękuję za dzisiejszą konsultację, no bo dzisiaj poszło kolejne fajnie konsultacje dla członków BR Team. I nie włączyliśmy następnych, włączymy. Aha. To za chwileczkę zrobimy. TikToku, prosimy was o polubienia, bo jesteśmy na TikToku dzisiaj specjalnie dla was. Zaczęliśmy najpierw na TikToku. Właśnie, a dzisiaj nagraliśmy kilka filmów i jeden z tych filmów był filmem Dlaczego tyjemy? No bo to jest bardzo ważny film, dlaczego tyjemy, dlatego że trzeba uświadomić sobie, żeby schudnąć, trzeba uświadomić sobie, co u ciebie było przyczyną przybierania na masy ciała. No i oczywiście były trzy punkty. Pierwszy to żywność, czyli węglowodany przetworzone. Drugi punkt to był stres, czyli emocje i relacje. I właściwie stwierdziliśmy wspólnie,
że ten drugi punkt powinien być pierwszym, bo często tak jest, właściwie większość przypadków otyłości, chorób metabolicznych, czyli cukrzycy, nadciśnienia, stłuszczenia wątroby i innych chorób metabolicznych, przyczyną nie jest jedzenie. Bezpośrednio. Przyczyną są złe relacje i emocje, które powodują, że ty sięgasz z większą częstością i zapałem po jedzenie wysokowęglowodanowe, no bo przecież nie sięgamy w złości, nie sięgamy w stresie, nie sięgamy w przemęczeniu po mięso i nie zajadamy się mięsem, tylko zajadamy się różnego rodzaju bułeczkami, ciasteczkami, przekąskami wysokowęglowodanymi. Lepiej wchodzi makaronik, lepiej wchodzi ryżyk niż steczek lub inne białko. Taka jest prawda, dlatego że te produkty mają potencjał uzależniający. I pamiętajcie, że to nie jest porada medyczna, to są nasze doświadczenia, to są opisywane konkretne historie z naszych gabinetów, ale to nie jest porada medyczna. Zobaczcie, co tutaj można się dowiedzieć i ja myślę, że to możemy w kontekście powiedzieć ten komentarz Grzegorza w kontekście tych najczęściej popełnianych błędów. I ja uważam, że najczęściej popełniany błąd w stylu niskowęglowodanowym to jest słuchanie innych ludzi. Grzegorz pisze, prawie pół roku na keto, wyniki we krwi z miesiąca na miesiąc lepsze, niemal idealne. Przy okazji zgubione 28 kilo, ale ludzie dalej mówią, że to niezdrowe, co robię. Fajny jest świat. Właśnie generalnie też dzisiaj film nagraliśmy, mówiący o tym, w jakim świecie żyjemy. I teraz, jeżeli nie wiesz, to rzeczywiście to, co ludzie mówią, widać, że ty masz ogarnięte życie, Grzegorz, bo z uśmieszkami piszesz. Jeżeli nie masz jeszcze ogarniętego życia, a zaczynasz coś dobrego, co spowoduje zmiany na dobre, no ale ten inny świat, który jest w tym złym świecie, chce ściągnąć cię do tego świata, bo musiałby też zacząć zmieniać styl życia, no to nie poradzisz sobie z tymi emocjami i z tą presją, jeżeli nie masz poczucia własnej wartości wyrobionej. Dlatego no, nawet nie mówcie, jeżeli widzicie, że to może wam zaszkodzić psychicznie, to nie mówcie nawet, co robicie, a najśmieszniejsze jest to, że jak komuś powiecie tak, słuchaj, schudłam, co zrobiłaś? No słuchaj, jadłam ryby, jadłam kiszonki, jadłam warzywa, jadłam mięso dobrej jakości, słuchaj, sery, no takie prawdziwe jedzenie, wow, nieźle, to ja też muszę zacząć. A jak powiesz, nazwiesz to, jedzenie prawdziwe keto, to już masz przesrane, bo to już tam nerki, wątroba, wszystko, mózg siada generalnie, nazwa, to jest słuchajcie, gra słów, gra umysłu, gra światu, walka dobra ze złem. I już strzelają algorytmy, gdzieś tam programy do śledzenia słów, firmy farmaceutyczne się budzą, całe działy zaczynają pisać komentarze pod każdymi postami keto, że to zabija, że uszkadza nerki. No niestety taki jest świat. A Bożena pisze na Instagramie książka z przepisami. Nie, w życiu, my żadnej książki z przepisami typowej nie napiszemy. Już napisaliśmy pierwszą książkę, Metoda odchudzania braci rodzeń, będzie dostępna już w listopadzie. Właśnie teraz się projekt szykuje, ale dlatego nie napiszemy, bo dlatego, że wszystkie przepisy są za darmo na internecie. Wpiszcie chociażby ketoconnect.net. Przepisy z keto są za darmo. My jesteśmy nie po to, żeby was pieścić jedzonkiem, tak jak dietetycy i co chwilę wam kserować nowe rozpiski po to, żebyście przestali myśleć, tylko my jesteśmy po to, żeby was nauczyć. My was chcemy nauczyć, dlaczego przytyliście, dlaczego zaczęliście chorować i jak wycofać choroby metaboliczne. Tyle, macie się nauczyć, wczuć się w organizm. Jeżeli będzie cokolwiek, to Kasia gotuje, zrobi to dla nas, bo Kasia gotuje, to jest od gotowania, a my jesteśmy od merytoryki. Więc oczywiście, Joanno, witamy piękną, cudowną społeczność. Ja na jedną osobę, na jedną rzecz zwrócę uwagi, bo Piotr pyta, czy na wysokie trójglicerydy mogę podjąć tą dietę. Tak, Piotrze, jak najbardziej. Dowody są mocne i mówią, że hipertrójglicerydemia to jest wskazanie do stylu niskowęglowodanowego, nawet w kierunku keto, bez problemu. No i dowody mówią, że to te trójglicerydy, czyli ten tłuszcz, znaczy, że ten tłuszcz, którego powinniśmy się bać, to te trójglicerydy, które powstają w dużej mierze z węglowodanów. Zobaczcie, my mieliśmy też ostatnio wywiad, jesteś inspiracją, pan fotograf pisze, pozdrowienia, wczoraj słuchałem odcinka z ratownikiem z Opole, niesamowite, że historie w pogotowiu są takie same od lat, niezależnie od miejsc pracy. Ja też na co dzień pracuję w pogotowie ratunkowym, na ścisłym keto od ponad 2 miesięcy i z wagi 97 zszedłem na 81,7. No taka prawda, posłuchajcie sobie tego wywiadu, jesteś inspiracją, z ostatniego wywiadu,
z ratownikiem pogotowia. Zobaczycie, w jakim żyjemy świecie, Matrixie. Wiele rzeczy nie zmienia się od wielu lat. Tak, a dzisiaj kolejne 3 wywiady, no bo te wywiady rzeczywiście robią robotę, bo to, że my mówimy to i to lubimy robić, no to jest jedno, aczkolwiek bardziej ostatnio poczuliśmy klimat spotkań na żywo, dlatego myślę, że będziemy jeździć i się spotykać, ale rzeczywiście te wywiady dają wam przykład. Widzicie prawdziwe osoby, no bo często jednak początkiem, jak spotykacie się z tą metodą, którą promujemy, no to wiele osób puka się w głowę. No jak to, ale jak? Bez śniadania? Jak to? Przecież bez 5 posiłków? No zaraz, ale z głodu umrę. No a potem słyszycie te historie, ale mi się nie chce jeść, dlatego nie jem, ale przestaję czuć pożądanie na słodycze, no chudnę szybko, czuję się lepiej, no i to naprawdę daje motywację do zmian. Kłamstwo. I teraz zobacz, Annę witamy, bo jest tutaj nowa, ale tutaj też przykład taki, nie muszę schudnąć, ale zmieniam dietę korzystając z waszych wskazówek, Małgorzata pisze. I o to chodzi, bo nie trzeba chudnąć tutaj, zadbasz o białko przecież, zadbasz o ćwiczenia oporowe, to zmienisz, zrekomponujesz swój organizm i tak przekomponujesz to, i tak zmniejszysz ilość tkanki tłuszczowej, i tak będziesz miała więcej tkanki mięśniowej, a to poprawi twój metabolizm, ale też poprawi całe myślenie, ustabilizuje nastrój, zobaczysz, wiele cudownych rzeczy będzie się działo. Mirega Glowacz na Instagramie, bez pęcherzyka można przejść oczywiście na styl życia niskowęglowodanowy, dlatego że te wątroba i drogi żółciowe wątrobowe przejmą stopniowo funkcję pęcherzyka żółciowego, także można, testuj sobie z ilością tłuszczu i jeżeli masz ochotę, to do dzieła. Zobaczcie, częsty problem i błędy na tym stylu, to może nie błąd, ale witam Was, o pomocy możliwe, że po metforminie, pomocy, czy możliwe, że po metforminie 500 nie mam siły na nic, odkąd zażywam, nie mam siły na nic, chęci nie mam pięknego życia, no to myślę, że sama sobie odpowiedziałaś już na to życie. Oczywiście to nie jest porada medyczna, ale leki mają to do siebie, że mają objawy uboczne. Nawet taki lek, który jest dość mającym niezbyt częste objawy uboczne, znaczy inaczej, częste, ale łagodne. Biegunki, właśnie obniżenie napięcia, obniżenie nastroju, różnego rodzaju zaburzenia przewodu pokarmowego, no ma. Jeżeli jakiś lek powoduje u Ciebie takie objawy, plus lek, który nie powoduje, że jak go nie będziesz brać, to umrzesz, tylko wręcz nic się nie stanie, jeżeli zmienisz styl życia, no to musisz iść i skonsultować to ze swoim lekarzem i powiedzieć mu, jak jest, liczyć na to, że będzie wyspany, że nie wziął za dużo leasingu, że jest, że medytuje, że wie, co to jest styl niskowęglowodanowy, że generalnie kocha życie pacjentów i praca lekarza jest jego pasją, wtedy będzie wszystko ok, tak. I Cię na pewno zrozumie. A ja pozdrawiam 1500 osób na dzisiejszych warsztatach o zdrowiu na temat metody odchudzania braci rodzeń i pozdrawiam Martę, która pyta, czy można szklaneczkę coli zero wypić, pić? Marta, oczywiście, generalnie wszystko można pić, zależy o co tobie w życiu chodzi i na jakim etapie jesteś. Generalnie, jeżeli postanowiłaś żyć długo i zdrowo, a zaczynasz i na przykład masz jeszcze pożądanie do słodkiego, oczywiście pewnie lepiej Coca-Colę zwykłą przerzucić na Coca-Colę zero i jeżeli masz jeszcze takie potrzeby, jesteś uzależniona i jesteś tego świadoma, to zmniejszaj i tą szklaneczkę Coca-Coli sobie na pożegnanie wypij, ale pamiętaj, że z czasem ta szklaneczka toksyn, czyli Coca-Coli jakiejkolwiek, 0, minus 5, czy light, czy jakiejkolwiek, to jest toksyna w czystej postaci, toksyna, która nie robi nic dobrego, wobec tego... Ani nawadnia? Nawadnia według badań randomizowanych, sponsorowanych przez Coca-Colę, więc traktuj to jako toksynę. No okej, wszyscy gdzieś tam na jakimś etapie toksynowania byliśmy, ale staraj się unikać, zamieniaj z toksyny na toksynę mniejszą, a potem eliminuj i woda, 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 jeszcze raz woda. Pamiętaj o tym, żeby uzupełniać magnez, witaminę D. Ja myślę, że dokładnie jest różnica między toksynowaniem się takim, że okej, podnoszę fiolkę z toksyną i ją wypijam i wiem, co ona zrobi, ale też wiele lat my byliśmy toksynowani nieświadomi i dlatego my wyrywamy Was wszystkich tutaj z myślowego, z medycznego Matrixa, bo Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, w jakim świecie pełnym toksyn żyjecie, pełnym tych zdrowych produktów, które tak naprawdę zdrowe nie są. Taka nasza rola, żeby Was wyrwać i spowodować, żebyście się zainspirowali tym stylem życia, potem już wszystko będzie dobrze. Jeszcze tylko Magdalena
wita się z nami, pozdrawia z Warszawy, siedzę i was oglądam od 3 miesięcy z wami, minus 12 kilo, dzisiaj minęła 48 godzina postu, super energia, praktycznie brak głodu, tak bez jedzenia 48 godzin. Szok, to jest coś niesamowitego, pozdrawiam pamiętnik keto, która mówisz, że schudła 6 kilo, fajnie, a tutaj jeden komentarz był taki, że schudłam, dobrze się czuję, fajnie wyglądam, a koleżanki mówią, że czy wszystko ze mną w porządku, czy nie choruję. No tak, słuchajcie, żyjemy w takim świecie, że generalnie dokładnie. Nie dziwi już widok kogoś otyłego z puszką Coca-Coli i jedzącego bułkę słodką i pączka. Dziwi człowiek szczupły, zdrowy, a już na pewno taki, który postanowił, że bierze sprawy w swoje ręce i zmienia styl życia. No bo gdyby tak było, że to jest dobre, co robisz, a jest przecież, to ta druga osoba, gdyby miała przyznać rację, musiałaby też zacząć zmieniać styl życia, więc lepiej zostać przy tej Coca-Coli i bułce słodkiej. Najważniejszy błąd stylu niskowęglowodanowego to słuchać innych ludzi, bo gdyby na przykład posłuchać Anny, to jest dobrze akurat, żyje pięknie od 13 czerwca, ma minus 17, to jest czad, i teraz gdyby zacząć słuchać osoby, które mówią, że no jak, od 15 czerwca to za dużo schudłaś naraz, to w końcu okazałoby się, że trzeba to ten naturalny, fizjologiczny proces chudnięcia w stylu niskowęglowodanowym trzeba byłoby zatrzymywać bułką pszenną 2 razy dziennie, raz na 2 dni. No, nie wchodźmy do tej rzeki drugi raz, zacznijmy myśleć niezależnie i taka jest nasza rola, żebyście zaczęli niezależnie myśleć i utrzymali to niezależne ale myślenie. Tak, ale no, jest duża szansa, że zobaczcie, generalnie przypadki są często takie i bardzo często, że tak, próbujecie wyzdrowieć, odchudzić się, trwa to latami, no latami, nagle trafiacie na wiedzę, którą my się dzielimy i w ciągu kilku miesięcy, no w ciągu roku, 2, 3, ilekolwiek to potrwa, nagle bez wysiłku, bez uczucia głodu chudniecie, zdrowiejecie. I teraz tak, mainstream mówi wam w tym momencie, nie wolno takiego stylu życia prowadzić dłużej niż 12 miesięcy, bo umrzecie na raka, na udar i zawał. I teraz my pytaliśmy na wywiadach, jesteś inspiracją, czy ktoś da się zrobić w konia, słysząc takie zdanie, puka się w głowie, weź ty chłopie się uspokój, przecież ja dzięki temu stylowi życia właśnie wydłużyłam sobie życie, a ty mi mówisz, że coś mi skróci życie, kiedy wycofałam choroby, kiedy chudnę, kiedy świetnie się czuję, więc na tym polega niezależne myślenie, że wy w konia się nie dacie zrobić, kitu się sobie nie dacie wcisnąć, gorzej z tymi, którzy jeszcze zaczynają i niestety takie informacje potrafią namieszać w głowie, więc niestety odbywa się w tym momencie walka dobra ze złem. Zło mówi, żeby uciekać z tego stylu życia, dlatego że trzeba odstawiać leki, że czujemy się coraz lepiej. No przecież systemowi nie jest na rękę, żebyście byli zdrowi i szczupli i nie jedli, tylko żebyście byli chorzy, otyli, kupowali regularnie leki i chodzili do sklepu, zajadali się tymi produktami, które każą wam 6 razy dziennie jeść. Żyć można powiedzieć, bo chcę przeczytać Paulinę Waliszkowiak, która jest od dziś, zaczynam z keto. Ja od dziś zaczynam z keto po obejrzeniu parunastu filmów waszych. Dziś aż mnie walnęło, jakby mi ktoś baseballem przywalił. Mam nadzieję, że w końcu zacznę żyć, a nie żreć. No to przebudzenie. I w takim razie odnośnie przebudzenia pozwól, że przytoczę cytat naszego kolegi z roku, kardiologa, lekarza, Szymon Barabach. Super Szymonie, że jesteś. Fajnie, gdzieś tam się pewnie minęliśmy na takim przysłowiowym korytarzu albo byliśmy na jednym wykładzie, chociaż my wykłady unikaliśmy. Albo na jednej imprezie. Wykładów unikaliśmy, nie było tam za często zbyt dużo ciekawych rzeczy do słuchania, ale słuchaj, fajnie Szymonie, że jesteś taki jak ty, tacy jak my i coraz więcej naszych pacjentów, nawet w konsultacjach, które robimy w Bertin, wraca po kardiologu, po diabetologu, po endokrynologu i jak słyszą, że bracia rodzeń, no bo jesteśmy już nie tylko znanymi youtuberami, ale w środowisku swoich lekarzy już gdzieś tam się obijamy o uszy, to wielu z nich reaguje super, cieszę się, ja wiem, że chodzi o to, że ja już nie muszę tobie tego tłumaczyć, bo te chłopy już za mnie to zrobili, poczekamy na efekty tego stylu życia i cytuję kardiologa pacjentka, a ja się przygotuję na odstawienie tych 2 leków na nadciśnienie tętnicze. I to jest fenomen. Serce się raduje.
Fajnie i pozdrawiamy Cię, Szymon. Zdecydowanie, jak masz ochotę, jakieś pytania, to dawaj, wale jak w dym do nas na kontakt i pogadamy. A jeżeli chcesz, to chętnie możesz, zapraszamy Cię na konferencję międzynarodową we Wrocławiu, napisz, odezwij się. A Anna Wielgorska pisze, jestem z Wami od 3 tygodni, minus 5,5 kg, samopoczucie super, dziękuję. Właśnie to jest niesamowite, że ja pamiętam dzisiejszy wywiad, no... Utrata kilogramów to jest tylko utrata kilogramów, ale za tym idą liczne inne korzyści, samopoczucie, zdrowienie, a tak jak mówił, no dzisiaj w wywiadzie był Michał, mówi, no schudłem 20 kilogramów na redukcji kalorycznej, oczywiście potem wszystko wróci, połowa wróciła, bo się ogarnąłem i zacząłem w połowie stylić jakie to, no ale ciągle chodziłem głodny i zmęczony, więc słuchajcie, sposobów na odchudzanie jest mnóstwo, ale chodzi o to, żeby wybrać ten najbardziej fizjologiczny, najprostszy, najłatwiejszy do utrzymania i po prostu taki, który kończy z tym uczuciem głodu notorycznym. Fajnie, jak piszecie z minus 13, tak jak tutaj Aleksandra, ale z małymi grzeszkami, nie poddaję się, serdecznie dziękuję, bo słuchajcie, bo to te małe grzeszki to jest to życie. Życie polega na tym, że jest wszystko dobrze i nagle staje się coś, co było nieprzewidywalne i trzeba się do tego dostosować jak najszybciej, nie załamywać się, tylko iść dalej, wziąć to na klatę, wyciągnąć wnioski i iść dalej. Na tym polega styl życia, w przeciwieństwie do challenge'u, który polega na tym, że dostajesz kartkę w łeb, kartką w łeb i teraz masz robić dokładnie to, co ci w tym challenge'u mówią, a po 3 tygodniach rób, chłopie, co tam uważasz, generalnie challenge się skończył i to twoja wina, że znowu tyjesz, bo nikt ci nie wytłumaczył, na czym polegają procesy. I dla wszystkich tych, którzy jesteście tutaj na początku, jest nas 1700 osób, witamy serdecznie. Jeżeli nie wiecie, od czego zacząć, zaczynajcie od YouTube'a. Tam jest cała wiedza, wszystko, co wiemy, tam mówimy nieodpłatnie, możecie się inspirować. Zaczynajcie od playlisty Jesteś Inspiracją. Tam praktyczne wskazówki z wywiadów z prawdziwymi, żywymi ludźmi, a potem, no nie wiem, ubierajcie słuchawki, idźcie na spacer i słuchajcie w formie podcastu, bo też posłuchacie nas na Spotify i na innych platformach podcastowych. Generalnie wszędzie, gdzie jesteśmy, na każdej platformie praktycznie. Napiszcie jesteśmy w komentarzu na YouTubie i na Facebooku, zresztą wszędzie. Dajcie może taki kopa troszkę przy okazji algorytmą. Kto jest pierwszy raz, kto już wprowadził, jestem tutaj nowa, żebyśmy wiedzieli, ile osób jest tutaj nowych, do kogo mówimy, kto zmienił swoje życie, to może napisać, można pięknie żyć, dajcie znać. A Ruda pisze, że kardiolog, u którego byłam, nie zalecił mi keto, nie rozumiem czemu. No Ruda, musisz zrozumieć to, w jakim miejscu my byliśmy, my kilka lat temu, gdzie generalnie na studiach straszy się keto, generalnie profesory na wykładach sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne produkujące tabletki na cukrzycę mają wykłady, które mówią, że keto zabija i keto skraca życie, powoduje zwiększone ryzyko udaru, no to dlaczego miałby lekarz po takich studiach zalecać keto, kiedy jesteśmy uczeni, że keto zabija, niszczy nerki, co jest totalną bzdurą, ignorancją i niedouczeniem. Dlatego tacy dobrze byliśmy. Powiedziane. Dlatego tacy byliśmy. Niemniej lekarka nakrzyczała, że mam nie przychodzić na keto, bo zrobię sobie krzywdę. Obróciłam się na pięcie i wyszłam jakoś na przełomie grudzień-styczeń. Zmieniłam odżywianie i mam minus 35. Wiecznie chorowałam się, ale się skończyło. No i super. I też słuchajcie, musimy zrozumieć pewien kontekst i perspektywę tego ciężkiego zawodu, bo myśliśmy na studia, myśląc, że będziemy leczyć ludzi. Okej, w wielu sytuacjach są niesamowite dziedziny medycyny, kardiologia interwencyjna, przyszywanie różnych rzeczy, rozcinanie, złączanie, chociażby leki na wirusowe zapalenie wątroby typu C, no ratują życia, wydłużają życia faktycznie, ale w tej dziedzinie zdrowia metabolicznego coś no, nie poszło, nie pykło się. Coś. No, zapędziły się te firmy farmaceutyczne, lekarze biedni zauważyli, że zamiast leczyć, to po prostu dają kolejne leki i efektów nie ma, no to prowadzi do frustracji, to prowadzi do też kompulsywnego zajadania, do złych relacji, do smutku, jeszcze na to najdzie kilku przedstawicieli Lexusa i jeszcze damy sobie wcisnąć tego za drogiego Lexusa i mamy idealny produkt do sprzedawania leków, kompletnie nie mający czasu na pogłębianie wiedzy, takiej prawdziwej wiedzy, no bo boi się też zaryzykować powiedzenia głośno to, co ma do powiedzenia prawdy. A ja pozdrawiam Fire in the Kitchen, początku, 117 kg cukrzyca typu 2. Słuchaj, Fire in the Kitchen, przede wszystkim wskakuj na YouTube, inspiruj się i teraz
jeżeli bierzesz leki, warto, no trzeba wiedzieć, które leki odstawić już na początku, jeżeli zaczynasz styl życia niskowęglowodanowy. Oczywiście mamy protokoły odstawiania leków i listy dla lekarzy, z którymi możecie się udać, ale oglądaj inspirujących historii na naszym kanale Bracia Rodzeń na YouTubie i myślę, że połączysz kropki i daj znać za pół roku. I teraz zobaczcie, Iwona, to już nie dieta, tylko styl życia dla mnie. Ciągle słyszę, że nie da się tak żyć, że sobie szkodzę. Moja odpowiedź to najpierw spróbuj, potem porozmawiamy. Super. I teraz uważam, że kolejnym objawem ubocznym tego stylu życia, czy błędem popełnianym jest słuchanie ludzi lub otaczanie się ludźmi, których się słucha. Najlepszym sposobem, słuchajcie, no to sprzedam wam, znaczy dam wam za darmo pewną radę, z której sam już nie korzystam, bo już wykorzystałem. Jest taka, jak przeanalizować swoje otoczenie i wybrać tylko tych bliskich ludzi, którzy zostaną z tobą na dłużej. Wystarczy mówić to, co się myśli, i mówić prawdę. Wystarczy mieć swoje zdanie. Zobaczycie, że niewielu osób zostanie z wami, czy zostaną tylko ci, którzy faktycznie was lubią i szanują, reszty nie powinno być dookoła was. Uwaga, informacja dla tych wszystkich osób, które dopiero zaczynają, za 4 dni, no tak maks za 5 dni będzie nowa strona Braci Rodzeń, tam będzie wszystko pięknie poukładane i dokładne 7 kroków, które trzeba przejść, żeby wyzdrowieć metabolicznie, żeby odzyskać zdrowie i zdrowo schudnąć. Poczekajcie chwilę jeszcze, jeżeli oczywiście wskakujcie na YouTube i oglądajcie, ale powiemy wam pewnie już za tydzień na live'ie, dowiecie się i przeanalizujemy razem z wami nową stronę internetową. Świetny pomysł. Dor Ota pisze, ja rozmawiałam z lekarzem o keto i powiedział, że to jest zdrowy styl życia. No prawdę powiedział. O, fajnie, Janek Widera. 2 lata temu schudłem, po raz kolejny przytyłem, w pół roku 15 kilo. Słucham was, od dzisiaj zaczynam. Fajnie, Janek, no to ja w ciemno mogę stwierdzić, że odchudzałeś się redukcjami kalorycznymi, czyli gdzieś tam pewnie liczyłeś te kalorie i redukowałeś. Tak się domyślam, a jeżeli to był styl życia niskowęglowodanowy, no to po prostu jesteś w takim etapie życiowym, który sprawił, że znowu wróciłeś do zajadania się węglowodanami, na którą mamy nietolerancję w większości przypadków. Zobaczcie, Iwona pisze, częsty taki motyw na stylu niskowęglowodanowych, od 2 tygodni z wami, waga stoi jak zaklęta, ale mimo dużej ilości tłuszczu, którego się bałam, też nie wzrasta. Czekam cierpliwie i uczę się nowego stylu życia. Dziękuję, że jesteście. Fajnie, że czekasz, bo to jest dopiero początek. Ta duża ilość tłuszczu nie do końca jest zgodna z naszą filozofią, z metodą odchudzania braci rodzeń, bo punkt 4 tej metody to jest nie bój się tłuszczu. To nie jest dodawaj tłuszcz w każdej ilości, ale nie bój się tłuszczu, to znaczy tłuszcz niech idzie z naturalnym jedzeniem, które ma być źródłem wartości odżywczej, białka, witamin i minerałów. Ale myślę, że wiesz, o co chodzi, bo piszesz spokojnie, że uczysz się nowego stylu życia. I teraz zobaczcie, zawsze myślałem samodzielnie, od dawna wiedziałem, że normy są obniżane i wpędzają nas w choroby, ale dzięki wam wiem, jak mam dalej zdrowo żyć. Dziękuję. Pozdrawiamy cię, Marku. No to uwaga, ischa w prezent. Jestem nowa pierwszy raz, czy istnieje jakieś powiązanie z depresją, czy jedzeniem można wyleczyć tę chorobę? Słuchaj, no to powiemy przypadek, zresztą badania to wspierają oczywiście i potwierdzają, że trzeba w ten sposób próbować. No koleżanka teraz na spotkaniu w Poznaniu BR Team, no w poprzednie spotkanie no totalnie na 3 lekach przeciwdepresyjnych, otyłość, no i okazało się, że przyczyną tego wszystkiego były relacje toksyczne, no ale musiała połączyć kropki, musiała dojrzeć do decyzji, skończyła tę relację toksyczną i odzyskała życie, odstawiła leki, oczywiście poprawa relacji wiązała się przede wszystkim, znaczy decyzja, ale weszła na styl niskowęglowodanowy, co sprawiło, że też zdecydowanie te emocje się normują, te psychika zaczyna się normować, łatwiej takie decyzje podejmować, no i trzeba było tam odstawić 3 leki. Zobaczcie, sprawdzone, 2 tygodnie na keto, trójglicerydy 2 razy mniejsze, cukier ze 106 na 86, 400 tysięcy osób rocznie, dobrze mówię? 400 tysięcy. 400 tysięcy osób rocznie słyszy rozpoznanie cukrzycy.
Jednocześnie wszystkie te osoby, czy prawie wszystkie, otrzymują zalecenia mainstreamu, które każą im zajadać się na śmierć, począwszy od śniadania skonstruowanego z bułeczki ciemnej z dodatkiem szynki chudej, najlepiej posmarowanej masmiksem czy margaryną zamiast masła. I popitej owsianką. I popitej owsianką zalaną jakimś tam mlekiem i tak 5-6 razy dziennie i te osoby nigdy na takich zaleceniach nie wycofają sobie cukrzycy. Dlaczego takie są zalecenia? Jeżeli nie czujesz tego, że zalecenia są błędne, no to musisz najpierw uwierzyć w to, co mówimy, musisz zacząć niezależnie myśleć i musisz tak delikatnie obserwować świat, w jaki sposób jest skonstruowany. Piękny świat, pod warunkiem, że myślisz niezależnie i nie dasz sobie wcisnąć kitów. No tak, no niestety gdyby prześledzić historię powstawania zaleceń dietetycznych, to odkąd one powstały, zaczęliśmy chorować na potęgę, zaczęliśmy tyć na potęgę, odkąd zabronili nam jeść mięsa, jajek, masła, smalcu i innych prawdziwych rzeczy, to no, plaga, prawdziwa plaga otyłości rozlała się po całym świecie. Przypominam, że oprócz tego, że co roku 400 tysięcy osób słyszy rozpoznanie cukrzycy, to nasze dzieciaki, polskie dzieciaki są najszybciej tyjącymi dziećmi w Europie, a to nie jest tylko brzuszek taki, który można zrobić, którym można zrobić tak, wiecie, pomachać, tylko to jest bezpośrednie przełożenie na zdrowie twojego dziecka. Jeżeli masz otyłe dziecko, to będzie to otyły dorosły i kiedy już będzie dorosłą osobą z dziećmi swoimi, z żoną, czy tam z mężem, czy z chłopakiem, wszystko jedno i dorosłą osobą, to wspomni to prawdopodobnie dzieciństwo, jak wyglądało i będzie mówić w wywiadach, jesteś inspiracją, jak już schudnie. Byłem od zawsze otyłym dzieckiem i no tak to było w moim domu, że emocje i relacje zajadaliśmy słodyczami. To prawda, wracając jeszcze na chwilę do tych zaleceń, o których mówiłem. Słuchajcie, no jeżeli 95% członków komisji USDA, czyli ta komisja od agrokultury czy agriculture, ci, co mówią nam, co jeść, ma powiązania finansowe z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym, to jest po pierwsze. Jeżeli prawie 100% członków ma powiązania finansowe i nie tylko z przemysłem farmaceutycznym i spożywczym, a 75% budżetu FDA, czyli tej instytucji, która zatwierdza leki i żywność, 75% ich budżetu na przegląd leków jest finansowane przez firmy farmaceutyczne, to jak myślicie, dlaczego cukrzykom każe się jeść 6 razy dziennie posiłki wysokowęglowodanowe? Pytam tylko. Fajnie, Violetta pisze, że było spotkanie super, były w Lublinie, w Poznaniu, w Warszawie. Niesamowita inspiracja. Teraz ty, Mateusz. Nie wiem, co powiedzieć. Na keto 5 miesięcy, 20 kilo mniej, super sprawa i siła konia. Pozdrawiam, Aliza Łoza. Proszę wyjaśnić, co to jest BRT. To teraz już wiesz, co powiedzieć? BRT, skrót bracia rodzeń team, czyli zespół braci rodzeń, taka drużyna. To jest społeczność, no wy też jesteście społecznością, która zdecydowała się dołączyć i wykupić, wesprzeć nas finansowo tym czynem i wykupić dostęp do platformy, która jest specjalnie skonstruowana po to, żeby pogłębiać wiedzę z zakresu stylu życia niskowęglowodanowego. Dwa razy w roku otwieramy drzwi do tego towarzystwa, do tej ekipy, można dołączyć i tam wchodząc do tej platformy, znaczy co to jest BRT? BRT to przede wszystkim wiedza szczegółowa w środku, są materiały do pobrania, są filmy, to jest spotkanie na żywo co tydzień z dietetykiem, z trenerem, z innymi ciekawymi osobami. To jest Kasia Gotuje, która gotuje dla Was specjalnie przepisy niskowęglowodanowe. To są też spotkania na żywo, BRT to spotkania na żywo. Teraz byliśmy w Lublinie, byliśmy w Poznaniu, byliśmy w Warszawie, byliśmy w Bolesławcu, byliśmy w Krakowie, będziemy w Irlandii i w Anglii, byliśmy też we Wrocławiu, jeździmy po całej Polsce i spotykamy się z członkami BRT, a na tych spotkaniach, kameralnych spotkaniach, bo to nie są spotkania liczne, tam jest maksymalnie 40 osób, nie może być więcej, po to, żebyśmy ze wszystkimi porozmawiali, przeanalizowali badania Wasze i powiedzieli Wam jeszcze bardziej, jak żyć. Dlatego ilość miejsc zawsze jest ograniczona, bo no po prostu to ma być dla Was, a nie dla nas. A ja witam wszystkie 2000 osób, które zawitały na dzisiejsze warsztaty środowe, jak co środę, 20
00, czasami 21, jak już jest. Nie, 21.00, a zimą to 20. No i pytanie Karoliny, jak jestem tu nowa, od czego zacząć? W takim razie, Karolina, zacząć należy od YouTube'a. Tam jest cała wiedza, która jest podzielona na playlisty i ja zwykle sugeruję pacjentom swoim, żeby zaczęli od tej playlisty Jesteś Inspiracją. Jeżeli się zainspirujesz, to znaczy, że pójdziesz dalej. Dodatkowo jutro jest uruchamiana strona nowa. Jutro będzie uruchomiona? Myślę, że za tydzień zrobimy premierę. Albo zrobimy premierę za tydzień, na której będą wszystkie etapy naszej metody poukładane z materiałami do tej metody, więc zacznij od YouTube'a i poczekaj na stronę internetową nową. Witam. Jak przeżyć w szpitalu po operacji na tym złym jedzeniu od Maja z Wami minus 10 kg? No jak przeżyć? No decydujesz to Ty przecież. Tam, mam nadzieję, że tam nie masz związanych rąk i nie wkładają Ci, nie karmią Cię na siłę. No to Ty generalnie wyjdź z tego założenia, że organizm po operacji nie potrzebuje być przeładowywany jedzeniem, tylko potrzebuje odpocząć i potrzebuje porządnie się nawodnić i jeść niskowęglowodanowo. Nie często, wystarczy 2 posiłki dziennie spokojnie. No i teraz masz 2 opcje. Albo kogoś, kto Cię kocha i przyjdzie Ci z jedzonkiem przynajmniej 2 razy w ciągu dnia do tego szpitala i Ci doniesie to jedzonko. Albo jak talerz wjedzie z ziemniorami i z mięsem, no to wybierasz mięso i warzywa, a ziemniorów nie jesz. No decydujesz, na każdym kroku decydujesz. Przy metforminie warto faktycznie dbać o poziom witaminy B12. Metformina jest tym lekiem, który, mówiąc obrazowo, wypłukuje witaminę B12, zwłaszcza przy stosowaniu wielomiesięcznym. I teraz zobaczcie, różne osoby mają różne momenty do mobilizacji. Witam, jestem nowa, zaczynam od tygodnia zdrowo, pięknie żyć, pojawiła się cukrzyca, to mnie zmobilizowało. Ta cukrzyca to jest rzeczywiście taki strzał, no bo często jak widzimy, tam brzuch rośnie, ale nic się nie dzieje, znaczy nic się nie dzieje tak wizualnie, no bo w środku dzieją się różne rzeczy niepokojące, ale rzeczywiście, no i to jest nadzieja, bo rzeczywiście to tak w pacjencie trzeba wyrobić taką motywację. I niestety, my jesteśmy tak skonstruowani, w sensie my ludzie, ale to tak nas ta kultura wszechotaczająca skonstruowała, że dopiero jak padniemy na kolana, tak, to dopiero wtedy mamy taką lampkę, nam się zapala w organizmie i postanawiamy sobie wtedy na Sylwestra, że od stycznia, jeszcze dzisiaj tylko dojem wszystko to, co mam i od stycznia zaczynam zmieniać życie. I cukrzyca rzeczywiście to jest takim mocnym argumentem, żeby zacząć zmieniać życie, styl życia, życie, tak, nie miesiąc, tylko życie. Jak doprowadziło to te kilkanaście ostatnich lat do choroby, no to słuchajcie, trzeba spokojnie to przeanalizować i dać sobie czas, żeby zmienić i nauczyć się nowego stylu życia, bo jak nie, no to co? To lipa. To co mówisz, nauczyć się, nie bójmy się uczyć, przyznać się do tego, że czegoś na przykład nie wiemy, tak jak Agnieszka Skorupska i my jesteśmy lekarzami, jeszcze parę lat temu tego nie wiedzieliśmy i nie wstydzimy się tego, wręcz nawet ciągle powtarzamy, że przepraszamy, że nie wiedzieliśmy tego wiele lat temu, bo leczyliśmy was źle. Agnieszka pisze, pozdrawiam z Wolverhampton, dzięki Wam zmieniłam moje życie, czuję się lepiej, waga leci, jestem pielęgniarką, pracuję w prywatnym szpitalu, dzięki Wam zrozumiałam, jak to wszystko działa. Dziękuję, opowiadam o Was wszystkim, pozdrawiam. No ktoś by mógł powiedzieć, no to na studiach Was tego nie uczą, oczywiście, że nie uczą, trzeba się samemu uczyć. Tulipanki pyta, czy styl niskowęglowodanowy też dla pacjenta onkologicznego. No i teraz ja się pytam, dlaczego niby prawdziwe jedzenie miałoby nie być dla pacjenta onkologicznego? Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że komórki nowotworowe uwielbiają glukozę, uwielbiają węglowodany, no to logiczne jest to, że przecież trzeba ograniczać węglowodany, żeby nie karmić nowotworu przecież dodatkową glukozą, więc tak, zdecydowanie ja bym każdemu pacjentowi onkologicznemu zalecał styl niskowęglowodanowy. Zobaczcie, witam braci, to jest też empiryka, doświadczenie. Mi Cola Zero wyrzuciła cukier do góry, mogłam to sprawdzić za pomocą sensora do pomiaru cukru. Ktoś by powiedział, że zero, to nie powinna, no ale jednak ma inne składniki, o których nie wiemy, bo przecież to jest tajemnica, które może to robią. Pytam tylko.
Zobaczcie, też każdy ma swoje historie, Dominika. 2 tygodnie na keto, czuję się niesamowicie, w końcu nie czuję głodu. O to chodzi w dobrym systemie odchudzania, że nie czuję się głodu. I teraz już po tych 2 tygodniach już czujesz, że to jest twój styl. Już no, w stylu redukcji kalorycznej już byś walczyła o to, byś musiała sobie mówić, jestem silna, to jest kwestia no tak, silnej to, woli. To jest muszę też raz pobiegać, bo to jest, jak nie dam rady, to jestem słaba. I teraz to nakręca złą relację do jedzenia, do siebie, powoduje zwiększone poczucie winy i tak dalej. Nigdy nie wrócę do poprzedniego stylu życia. No i to tyle można na ten temat. No, powoli zmierzamy ku końcowi, słuchajcie. Życząc Wam wszystkiego dobrego i... A, czekajcie, no to może jeszcze w takim razie, skoro Ty już jesteście, to rozlosujemy coś? Za udostępnienie. Za udostępnienie tego live'a napiszcie, udostępnijcie, napiszcie, udostępniłam. I mamy do rozdania bilet na żywo do Wrocławia. Jeżeli ktoś ma ochotę Wrocław na żywo, czysta konferencja. Ale jeżeli udostępnisz i nie będziesz we Wrocławiu, to też możesz zamienić to na online. Prawda? Prawda. Udostępniajcie, napiszcie udostępnione, chcę bilet, dawajcie bilet, no należy bo, się. No bo przypominamy, że jest czysta konferencja 17 września. Przylatuje ze Stanów też dr Robert Sipes z rodziną, no i przecież Fryderyk Karzełek i Adam Kszczot i Iwona Wierzbicka i Tomasz Dangel i Łukasz Wysoczański i Joanna Mania, no i my będziemy na tej konferencji prelegentami, także zapraszamy serdecznie 17 września, szczegóły macie w opisie, jeżeli macie ochotę dołączyć, to dołączajcie, jeżeli nie, nie dołączajcie, ale zapraszamy serdecznie. Mm-hmm. Alright, 4 tydzień, waga ani drgnie, super, ja na keto od miesiąca, no to jedziemy w udostępnienia, w komentarze, jestem dość nowa, coś mi nie idzie, dosyć oględne tutaj hasło, ale spokojnie, musisz się wsłuchać, poczuć, słuchajcie, to też, jeżeli słuchasz i nas nie poczujesz, no to my tego nie zmienimy, albo poczujesz teraz, albo poczujesz za rok, albo nigdy. Przecież nie tylko my się tym zajmujemy, znaczy my tylko tym, ale od keto są też inni. Można pięknie żyć, Ewa, oczywiście piszecie, jestem tutaj nowy, a to dopiero aż takie stare komentarze, mnóstwo komentarzy dzisiaj. Słuchajcie, oczywiście nie jesteśmy w stanie na te tysiące komentarzy odpowiedzieć wszystkich. A Katarzyna, dobra, no to tak, z Instagrama, Katarzyna Buczak 27, Katarzyna Buczak 27. Zapraszamy Cię na czystą konferencję. Jeżeli masz ochotę, to Katarzyna daj znać na kontakt@braciarodzeń.pl i napisz z Instagrama wygrałam wejściówkę na czystą konferencję we Wrocławiu. Także zapraszamy serdecznie. Dobrze, jem śniadanie o 14, dobrze się zaczyna, Was dziękuję wielkie, że jesteś, Stuttgart jest, no to jedziemy w takim razie do tych udostępnień. Ty jedną osobę dałeś? Dobra. Katarzyna, tak. No to mamy, w takim razie Grażyna, zobacz siebie tutaj, Grażyna Ludzka, proszę o bilet, na żywo oczywiście zapraszamy, chyba że zamienisz sobie to na online, ale musisz napisać na kontakt@braciarodzeń.pl i wtedy powiedzieć, że wygrałaś za udostępnienie bilecik. Dobra, a kończąc, Justyna czuje się na keto od 3 tygodni fantastycznie, gratulujemy. Ja zaraz Instagram zaraz kończymy, bo bateria padnie. Dobra, Beata z TikToka, słuchajcie, Beata Olesiuk, za udostępnienie napisz na kontakt@braciarodzeń.pl, otrzymałaś bilet na żywo lub online, to już sobie wybierzesz. No i pozdrawiamy Londyn. Londyn, Kasia z Londynu, pozdrawiamy Was wszystkich i kończymy dzisiejsze warsztaty. Trzymajcie się, fajnie, że jesteście, cudowna społeczności. TikTok był pierwszy, więc wyłączam. Pierwszy. No i... Wspaniale.